Witam Was na moim nowym starym tle. Nowym, bo dawno na nim nie nagrywałam, bo zazwyczaj teraz nagrywam w gabinecie, a starym, bo ono ma chyba 2 albo 3 lata. Pierwsze tło, jakie kupiłam za swoje ciężko zarobione pieniądze, kiedy jeszcze nie byłam za bardzo znana w internetach, to właśnie, żeby prowadzić takie bardziej profesjonalne live'y, to sobie kupiłam takie tło. Ono mi się bardzo dobrze kojarzy. Teraz będę mówiła o pewnej bardzo potrzebnej zabawce, którą poznałam, kiedy pracowałam w przedszkolu z niewidomą dziewczynką. I kiedy zrobiłam szkolenie z terapii Reiki, to czułam, że potrzebuję tej zabawki, a nie wiedziałam, jak się nazywa, nie wiedziałam, jaka firma, i ciężko było mi ją znaleźć, ale w końcu znalazłam. Jeśli jesteście zainteresowani, jaka to zabawka, to oglądajcie dalej. A więc ta zabawka to, jak to się nazywa? Czy to ma jakąś nazwę? Chodzi o coś takiego właśnie. Jeśli wy będziecie zainteresowani tą zabawką, to oczywiście będzie link do niej, bezpośredni link do tej zabawki. Ja ją znalazłam w sklepie Bystrzak. I od razu taka informacja dla Was, że z kodem TOLA, pisana małą literą, macie minus 10% na wszelkie zakupy w Bystrzaku, na wszystko. Między innymi też na to, i ja o tej zabawce opowiem właśnie, bo bardzo długo jej szukałam. Zabawka ma dosyć porządne opakowanie, i kiedy będę chciała ją nosić z gabinetu do szkoły, a będę tak robiła, dlatego że w szkole też będzie z niej korzystał jeden mój Jerzy, to będzie mi wygodnie. Otwieramy pudełko i wyciągamy coś takiego. Dokładnie tak to wyglądało, kiedy pracowałam w szkole właśnie z niewidomą dziewczynką. Była to zabawka przyniesiona przez nią z domu, przyniosła to jej mama. Właśnie, bo to jest fajna zabawka dla dzieci, no między innymi właśnie niewidomych, aczkolwiek ja teraz z takimi dziećmi nie pracuję, ale to jest to właśnie fajna zabawka na myślę, że terapię. wiecie, o co chodzi, że za pomocą sznurka i takiej igiełki tu się wyszywa pewne obrazki, takie obrazki jak tutaj taki czy taki, bo tutaj właśnie mamy wzory, że możemy się odwzorować i narysować coś takiego. Powiem Wam, że może dzieciaki w przedszkolu faktycznie, dzieciaki, które nie miały trudności manualnych, to robiły właśnie tego typu obrazki. Ale ja nie liczę, że moje dzieci z autyzmem, czy moje dzieci z terapii Reiki będą robiły takie obrazki. Znaczy mogą, ale mój cel jest inny. Mój cel to właśnie terapia Reiki. Zaczynamy od tego, że samo włożenie sznurka już jest terapią Reiki, bo okej, dzieci często nawlekają korale i na początku to jest trudne, ale później to jest już coraz łatwiejsze. Wiadomo, że jak igła jest duża i gruba, to łatwo jest włożyć na taki sznureczek na pewno jest trudniej, a tutaj już w ogóle jest trudno, bo taki sznureczek to musimy tu wepchać do końca. A jak dzieci zazwyczaj robią? Dzieci przyzwyczajone właśnie po koralach myślą, że jak sobie tak złapią tak bliziutko, to sobie włożą i będzie. A to wcale nie ma. A tu jeszcze dużo, dużo, dużo zostało, zanim ta sznurówka tutaj wyjdzie. Więc dziecko musi się właśnie tego nauczyć. I tu jest potrzebna ta precyzja. I właśnie na tym mi zależało. Zależało mi tutaj na ćwiczeniu mięśni palców, mięśni w ogóle rąk i też na precyzji, bo ta zabawka tego właśnie wymaga. Wystaje końcóweczka i trzeba ją właśnie troszeczkę przeciągnąć, tylko troszeczkę. Możemy też nauczyć dziecko, że po prostu trzeba złapać taki większy kawał tej sznurówki i wtedy tutaj wkładamy, jak dziecku będzie wygodniej. W każdym razie tutaj jest koncentracja uwagi, tu jest precyzja, tu jest współpraca dwóch rąk. I właśnie dlatego tej zabawki potrzebowałam. Oprócz tego, tej zabawki najbardziej ja potrzebowałam do tego, żeby ćwiczyć ręce, żeby te ręce i palce się wzmacniały, żeby tu trochę trzeba się było namęczyć, bo jak sobie pomyślałam o tych wszystkich zabawkach, w których ręce muszą opracować, no to kojarzą mi się właśnie no, głównie gniotki. Czy nie wiem, na co, no gdzie jeszcze się trzeba pomęczyć? No te gniotki, no ale ileż można ściskać gniotek, czyli ile razy można tego gripera ściskać? Więc przypomniałam sobie to, pamiętam, że to robiłam z Julką, pamiętam, że to było bardzo fajne i tego właśnie potrzebowałam. I nie jest to tak infantylne, bo moje dzieci nie muszą robić właśnie tych obrazków. Moje starsze dzieci, które są już prawie nastolatkami, i właśnie nie jest to infantylne, tylko po prostu można traktować to jako zwykłe ćwiczenie. No i zaczynamy właśnie ćwiczyć tutaj. Zadanie polega na tym, że trzeba igiełkę razem ze sznurówką włożyć do jednej dziurki i wyciągnąć i wkładać dalej. Można po prostu powiedzieć, że robimy falę. Czyli wciskamy w jedną dziurkę,
wyciągamy do góry i z powrotem w dół. Do góry i w dół. I widzicie, robimy właśnie taki jakby szlaczek, a ręka naprawdę mocno ćwiczy. Dla niektórych może to być właśnie zbyt trudne. Ręka może się szybko zmęczyć i taki jeden sznureczek to może być maks. Hops i tyle. I wtedy po prostu dziecko sobie łapie za końcówkę, jeśli chce wyciągnąć. I ciągnie, ciągnie, ciągnie. Patrzcie teraz na staw łokciowy, nadgarstkowy i ramienny, jak pracuje. Ja jako osoba dorosła praktycznie musiałam tutaj wyprostować całą swoją rękę, więc dla dzieci to będzie dodatkowe właśnie ćwiczenie z zakresu właśnie terapii ręki. Czyli ćwiczenia tak jakby i rozmachowe, i precyzyjne, i wymacniające mięśnie. Możemy też poszaleć i dać dziecku dwie igły do dwóch rąk. Słuchajcie, ja tę zabawkę znam od bardzo dawna. Ja wiem, że ona jest bardzo dobra, jeśli chodzi o jakość. Te dziureczki się wcale nie wyrabiają szybko. Ja pamiętam, że przez 2 lata ona była w przedszkolu używana przez tę dziewczynkę i przez inne dzieci i nic się z nią nie stało. Jedyne, co się stało, to niektóre dzieci niestety, ale zaczęły gryźć te igły, więc no, jeśli igła się zgryzie, jeśli tego tworku tutaj nie ma, no to wiadomo, że nitka przez to nie przejdzie. Ale z tego, co pamiętam, ani nitki się jakoś nie robiły brzydkie, ani właśnie to się nie wyrabiało, więc to jest naprawdę w porządku. Dobra jakość. Cena jest wysoka, ale ta firma chyba ogólnie ma takie ceny. Ja przede wszystkim jej szukam dlatego, że potrzebowałam czegoś do terapii ręki, co będzie sprawiało, że te ręce będą musiały popracować, że te paluszki będą musiały popracować, że nie będzie wcale tak lekko i tutaj wcale nie jest tak lekko. Właśnie na tym najbardziej mi zależało. Oprócz tego właśnie to wyciąganie tego sznurka, tutaj praca tego całej ręki, tutaj ruch w stawie ramiennym, łokciowym, nadgarstkowym, właśnie to jest dodatkowy plus. Dodatkowy plus, czyli samo nawlekanie, które wymaga precyzji, cierpliwości, dokładności, takiej właśnie powolnej pracy, tego, że trzeba powoli to włożyć, trzeba być cierpliwym, współpraca dwóch rąk. Przy nawlekaniu jest współpraca dwóch rąk, przy wyszywaniu też jest współpraca dwóch rąk, dlatego że jedna ręka szyje, druga jednak musi to trzymać. Chyba że macie właśnie już dzieci, które są w stanie na przykład jednocześnie posługiwać się dwoma igłami, tak jak ja pokazywałam, bo wtedy trzeba po prostu przytrzymywać nadgarstkami, co też jest mega fajnym ćwiczeniem. Jeszcze Wam tu zaprezentuję, już może bez sznurka, ale kiedy tak wkładacie, to patrzcie, jak ten nadgarstek właśnie pracuje. To wygięcie jest bardzo ważne. Wiele rzeczy robimy właśnie w ten sposób, wyginając dłoń, właśnie tutaj w kierunku grzbietowym. Kiedy piszemy na klawiaturze, kiedy piszemy ołówkiem, nasza ręka też się w ten sposób właśnie wygina, więc ten ruch jest naprawdę bardzo, bardzo ważny. Dodatkowo przekraczanie osi ciała i dodatkowo różne właśnie ćwiczenia na mózg. Tak się nazywają te ćwiczenia na mózg, czyli z lewej strony na prawo, z prawej na lewo, z górnego prawego, na dolny lewy i tak dalej. To są naprawdę fajne ćwiczenia na koncentrację, na słuchanie. Ćwiczenia właśnie na mózg, tak to się mówi. Ja jestem z tej jego zabawki bardzo zadowolona, już z niej korzystam właśnie z dzieciakami. No i korzystałam z niej dawno temu z dziewczynką niewidomą i z jej kolegami, koleżankami z grupy. Także ja bardzo polecam. Przypominam, że macie kod Ola właśnie w sklepie Bystrzak, tam gdzie kupiłam tę zabawkę, ale nie tylko tę zabawkę mam ze sklepu Bystrzak. Bo to naprawdę duży wybór jest, duży wybór i dlatego w końcu trafiłam właśnie na tę, która nie wiem jak ona się nazywa. Ja szukałam na wyszywanie, szukałam igły, pisanie sznurkiem i tak dalej i nigdy nie mogłam tego znaleźć, więc teraz już mam i ja Wam daję link. Także to tyle, co przygotowałam dla Was. Jeśli Wam się podobało, to możecie dać łapkę w górę i pamiętajcie, żeby zasubskrybować kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie, bo to mnie motywuje do nagrywania kolejnych filmów.